Jakiś gnój przez tutaj, siebie wiesz. i później umie, w przeciwieństwie do Konrada, odnaleźć swoją własną duszę. Powiedziałem, że dla mnie to jest niesamowite, że to jest takie, w tym sensie, że to jest bardzo psychologiczna opowieść, która gdzieś tam nas mocno drąży i pokazuje w nas różne głosy, które próbujemy zakrzyczeć, nie pokazać, a on mówi, nie, musicie je umieć znaleźć, wypowiedzieć, musicie umieć z nimi rozmawiać i później może znajdziecie swoją własną duszę. Ale jeśli tego nie zrobicie, to zapomnijcie w ogóle o czymkolwiek. Zapomnijcie o Polsce, bo będziecie dalej w tych takich sztucznych walkach, gdzie myślicie, że z kimś walczycie, ale tak naprawdę jesteście bardzo do tych, z którymi walczycie podobnie. Czyli to, co mówi Konrad, i to wydaje mi się jest główny klucz, który ja biorę z wyzwolenia, to po prostu odkryjcie swoje własne dusze w gnoju, w którym jesteście. Czyli tym zasadniczym kłopotem, problemem Polaków zarówno 150 lat temu, 100 lat temu, 50 lat temu, jak i dzisiaj, jest ta potrzeba przebierania się, ubierania jakichś strojów, które nie są tak naprawdę, zakładania też masek. To jest ten zasadniczy problem. Może to jest też pewnego rodzaju potrzeba imitacji, naśladownictwa. Tak, no bez łzań, że jest trochę tak w dzisiejszej Polsce, że jesteśmy w stanie przewidzieć, co dana osoba mówi. I Wyspiański mówi o tym, że te maski, one się w ogóle nie poruszają. Nie mają wyrazu twarzy. No, taka jest natura masek, ale to nie są nasze twarze. To są po prostu maski założone na nas. I powiedziałbym, że na tym polega smutek Polski, że właściwie jesteśmy w stanie przewidzieć od początku do końca, kto coś powie, wiedząc, kim ta osoba jest. I to oznacza, że mamy, i też można powiedzieć, mówię też o sobie, nie? Że to też nie jesteśmy wolni od tego, że też ludzie są w stanie przewidzieć, nie wiem, to co pan powie, to co ja powiem, ale to oznacza tylko tyle, że my mamy na sobie maski, które się nie ruszają i nie mamy twarzy, prawda? Że nie wiemy tak naprawdę, kim my jesteśmy. Przyjmujemy jakieś role i odgrywamy je. To jest dla mnie to jest wspaniałe, że jak się bierze jakąkolwiek sztukę Wyspiańskiego, to my naprawdę nie wiemy, co ten gościu napisze. Że jak się to czyta, to po prostu można, zadajemy sobie pytanie, no jak to jest w ogóle możliwe, że ktoś coś takiego pisze. Że ten Wyspiański nie był przez nikogo do przewidzenia. Już nie mówiąc o tym, prawda, że nie był tylko pisarzem, ale i architektem, i malarzem, i scenografem, i tak dalej. No, był człowiek, którego nie było, który miał twarz, no. Tak jak Wojtyła, to był człowiek, który miał twarz. Czy możemy użyć takiego terminu wobec Wyspiańskiego, terminu zaczerpniętego już z filozofii postmodernistycznej? Wyspiański dekonstruktor polskości. Tak. Czy to jest... To był absolutny dekonstruktor polskości, ale to nawet nie tylko postmodernizm, bo postmodernizm jest taki, powiedziałbym, delikatny. To był taki dekonstruktor polskości, który bił w nasze dusze, czyli powiedziałem taki psycholog, taki psychoanalityk polskości, o wiele lepszy psychoanalityk niż psychoanalitycy, a z drugiej strony człowiek, który wracał do źródeł kultury, to znaczy człowiek, który uważał, że każda kultura, tak jak Grecy uważali, ona jest oparta na wielkich dziełach, na wielkich mitach, które opisują krwawe wydarzenia z naszej historii. Więc to był dekonstruktor polskości, dlatego że wiedział, że trzeba wracać do źródeł polskości, na przykład właśnie do świętego Stanisława, czy do Bolesława, czy właśnie do Wawelu, który jest pokazany przez niego jako miejsce w sumie ofiary, nie jakieś bardzo chrześcijańskie, tylko miejsce właśnie ofiar, które tam są nieustannie. I być może, jeśli mamy znowu stworzyć polskość, to nie jest moja sugestia, ale to jest właśnie sugestia Wyspiańskiego, to trzeba ją przepalić, to trzeba ją na nowo przepalić. On nawet szedł tak daleko w wyzwoleniu, że być może to powinna być nawet jakiegoś rodzaju krwawa ofiara. Tutaj jakoś taki antyczny nerw się w nim grecki odzywał. Ja uważam, że to powinna być ofiara linna, ofiara liturgiczna, tak jak to zrobił Wojtyła. Przypomnę, 15 stycznia minie 150. rocznica urodzin Stanisława Wyspiańskiego. O autorze Wesela, Akropolis, Wyzwolenia rozmawiałem dziś z gościem Polskiego Radia 24, którym był socjolog, publicysta, wicedyrektor Centrum Myśli Jana Pawła II, redaktor magazynu 44 Michał Łuczewski. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Na kolejną audycję zapraszam już za tydzień. Do usłyszenia. Filip Memchez. Reklama. Szanowni państwo, oj, dziadu, go zamknij mordę.
Oni tu Eurobank chcieli reklamować. Po co mi to dziadostwo?